W Stoczni Gdańskiej imienia Lenina już od kilku dni trwają strajki, a ich głównymi postulatami są przywrócenie do pracy Anny Walentynowicz oraz Lecha Wałęsy, zwiększenie pensji oraz możliwość zakładania związków zawodowych, takich jak NSZZ Solidarność. Chcemy większej pensji! Przywróćcie do pracy Wałęsę i Walentynowicz! Chcemy zakładać wolne związki zawodowe! Chcemy większej pensji! 31 sierpnia Wałęsa i Jagielski w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisali porozumienie gdańskie, które spełniało wszystkie wymagania strajkujących. Jednym z pośrednich skutków porozumienia sierpniowego był upadek PRL i odzyskanie całkowitej niepodległości Polski.